został wmurowany 20 września 2001 roku. Ma już 19 lat, a właściwie 20 września upłynie 19 lat. Jak widać, tego pomnika nie ma i jestem przekonana, że do momentu, kiedy prezydentem Krakowa będzie pan profesor Jacek Majchrowski, a radni w mieście przewagę będą mieli platformersi i inne partie, które są przeciwne powstaniu tego pomnika. Jak wiadomo, partia prawicowa nie ma większości w Radzie Miasta, ale nie tracimy nadziei. Żyje jeszcze 3 członków powołanego w 1992 roku komitetu. Obecny tutaj pan Stanisław Major Szuro, pan kapitan Andrzej Koszczewski i pan Adam Macedoński, którego dzisiaj z nami nie ma. Żołnierze z gryngrafami na piersiach pozostawili kolejnym pokoleniom świadectwo wielkiej mocy. Komuniści skazali ich na śmierć. Ukryli w bezimiennych grobach, szkalowali oszczerczą propagandą, ale nie mogli zabić ich pamięci. Dlatego tutaj jesteśmy. Po raz 10 obchodzimy ten Dzień Narodowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ci niezłomni żołnierze, bohaterowie ostatniego wielkiego powstania antykomunistycznego, wyszli dumnie z mroku zapomnienia. Ta wystawa także o tym świadczy, bo systematycznie udaje się odnaleźć szczątki tych, którzy mieli być zakopani i zapomnieni. Nazwiska Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, Hieronima Dekotowskiego Zapory, Łukasza Cieplińskiego Pługa, Mariana Bernacieka Orlika, Józefa Franczaka Lalusia i wielu cichych, zapomnianych bohaterów są dzisiaj dla młodego pokolenia, ale i dla nas, symbolem patriotyzmu, walki niejednokrotnie samotnej o najwyższe ideały, marzenia o wolnej, katolickiej, solidarnej, czystej jak łza Polsce. Po latach niepodległa Rzeczpospolita spełnia ten przejmujący testament. Jak taki testament zostawił Witold Borucki-Babinicz, który zamordowany przez komunistów prosił o pamięć macierzystą dla tych, co w imieniu naszych sił za granicą walczyli tu, nie szczędząc życia. Ten triumfalny powrót rozszczelanej, zamordowanej w bestialski sposób armii przeszkadza żyjącym dziś potomkom tych, którzy pod osłoną sowieckich bagnetów wprowadzali wbrew narodowi komunizm, popełniając straszliwe, nieludzkie zbrodnie. Przez ponad pół wieku komuniści, by splugawić pamięć o żołnierzach niezłomnych wyklętych piórami usłużnych propagandzistów i pseudoliteratów, próbowali zrobić z nich pospolitych bandytów i patologicznych morderców. Profanowali ich ciała w barbarzyński sposób. Grzebali ich w nieodnalezionych do dziś dołach śmierci i odebrali rodzinom prawo do pokazywania bólu i upamiętnienia. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych są dla tych potomków nie w smak. Przypominanie prawdy, że po II wojnie światowej poplecznicy Stalina zakatowali w aresztach ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, a blisko 5 tysięcy zamordowali na mocy tzw. komunistycznych wyroków sądowych. Pogrobowcy komunistów mają dzisiaj swoje media, zasiadają w sądach, uczą w szkołach zakłamanej historii, są posłami, senatorami i działają w samorządach. I dalej kłamią o żołnierzach wyklętych. Naszym obowiązkiem jest stanąć w obronie oczernianych bohaterów, na straży ich dobrego imienia. Cześć i chwała bohaterom!
Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Tutaj padły słowa odnośnie żołnierzy wyklętych, którzy leżą, nie wiemy jeszcze gdzie. Ależ my wiemy! My wiemy, gdzie wszyscy wierzący w Boga leżą, bo oni leżą na łonie Ojca. Oni wszyscy są u Boga. Nie wiemy, gdzie może ich ciała są, to prawda. Gdzie są ich prochy, to prawda. Ale wiemy, gdzie oni są, bo Kościół jest jedna rodzina. Rodzina w niebie zbawionych, rodzina oczekującej, mówimy w Chrystusie, i ludzie na ziemi. My wszyscy tworzymy jedną wielką, wspaniałą rodzinę. I wiemy, co w tej rodzinie się dzieje. Albo jest wielka radość, szczęście, bo jest Bóg i w Bogu wszyscy, albo są ci, którzy jeszcze mają coś do odpokutowania, no któż nas nie ma. Czekają, mówimy wszyscy, cierpią. I jesteśmy my na ziemi, którzy pielgrzymujemy właśnie do tego celu, którym jest Bóg. Dlatego my wiemy, gdzie wszyscy są, którzy w Boga wierzą. Są wszyscy w Kościele, czyli we wspólnocie Bożej. Gdy tutaj stoimy, myślę, że wszyscy chcielibyśmy widzieć wspaniały pomnik Orła Białego. Myślę, że tak. Tak, to dajcie znak, że tak coś jest. Ja ilekroć razy przechodzę tędy, to sobie tak myślę, no kiedy wreszcie ten pomnik stanie? Kiedy ten orzeł biały tu będzie na postumencie bardzo wysokim? Ale trzeba być cierpliwym i oczywiście nigdy się nie poddawać. I ani, jak mówimy, krok do tyłu, gdy idziemy w dobrym kierunku. Ani krok do tyłu. Dzisiaj proponuję, kiedy modlimy się oczywiście za żołnierzy wyklętych przede wszystkim, ale za wszystkich się modlimy, którzy od nas odeszli, a którzy walczyli za naszą ojczyznę, za naszą wolność, żebyśmy rzeczywiście pomodlili się taką modlitwą powszechnie nam znaną, modlitwą za ojczyznę świętego Piotra Skargi. Ogarniemy w ten sposób wszystkich, którzy walczyli za ojczyznę, którzy troszczyli się o nią, którzy budowali tę naszą ojczyznę i którzy teraz oczywiście też budują naszą przyszłą, piękną ojczyznę. Boże, żądzo i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroko i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dobroć. W szkołach komuna trzyma się mocno. Szkoły wciąż nie potrafią przekazać młodzieży jasnego przekazu o drugiej konspiracji. Nie możemy pozwolić, by młode pokolenia miały zafałszowany obraz polskiej historii. Młodzież szkolna nie przychodzi na uroczystości patriotyczne, a jeżeli już, to jest ich bardzo mało. Nie opiekuje się pomnikami i grobami naszych bohaterów, powstańców, w tym z tych ostatnich trzech wieków, bo te powstania o Konfederacji Barskiej poprzez kolejne kościuszkowskie aż po styczniowe, to te groby są tych, którzy zginęli i nie ma kto nimi się zajmować. Nie można też zapominać o tym, że w Polsce, w III Rzeczypospolitej również działają lewackie organizacje i partie, nawet Komunistyczna Partia Polski działa, więc coś takiego nie powinno mieć miejsce.
I te wszystkie organizacje lewackie powielają komunistyczne widzenie okresu powojennego i komunistyczną ideologię. I tym organizacjom nie brakuje zwolenników rekrutujących się z kolejnych postkomunistycznych i uwecko-esbeckich pokoleń. Ci ludzie mają więcej sympatii dla oprawców niż dla bohaterów polskiego powstania, niż dla żołnierzy niezłomnych. I mamy, chcę tu powiedzieć, to nie tylko ten pomnik tutaj, kamień węgielny, ten pomnik powinien być wybudowany, miała się rozpocząć budowa jego dokładnie 18 lat temu, w 2002 roku, ale w tym 2002 wybrano starego komunistę, 16 lat komunistycznej partii, wybrano na prezydenta i od tej pory blokuje bardzo skutecznie budowę. No niestety takiego ludzie wybierają. Mamy do czynienia też również z drugim pomnikiem blokowanym, czyli pomnikiem Armii Krajowej, wokół którego odbywa się parodia i mogę to nazwać cyrk. Mianowicie taki, że mają wybrać panel ekspertów, będą szkolić panelistów, żeby wiedzieli, i to ma kosztować 150 tysięcy złotych. Rozpisany jest drugi jakiś konkurs na te rzeczy, a pomnika Armii Krajowej nie ma. I ja już to raz mówiłem, że to chodzi po prostu o to, że lewacy muszą pokazać po raz kolejny żołnierzom AK i nam wszystkim, nam patriotom, że nic się nie zmieniło od czasów komuny, jeżeli chodzi o władze samorządowe. Że co prawda nie można AK-owców uwięzić, ale że oni, kluby PO Nowoczesnej, Koalicji Obywatelskiej, Radni Majchrowskiego, czyli Klub Przyjazny Kraków i Klub Kraków dla Mieszkańców, tak zwani gibałowcy, rządzą tak jak za komuny i dla Armii Krajowej nie ma miejsca na bulwarach wiślanych. Jeszcze raz proszę. Proszę podziękować panu majorowi Stanisławowi Szuro i pani Jadwidze Ostawicz. Jeden z trzech żyjących członków komitetu budowy tego pomnika. Brawo. Proszę przedstawiciela wojewody małopolskiego pana Piotra Rybka o złożenie wiązanki na punkcie kamienia węgielnego. Proszę o złożenie wiązanków kwiatu przedstawi pani dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, pani Cecylii Radoń.